My ciągle potrzebujemy jedności, ciągle potrzebujemy, jako ludzie wierzący, gromadzący się wokół Jezusa Chrystusa w Kościele katolickim, ciągle potrzebujemy jedności. I bo jesteśmy bardzo rozproszeni, bo przywiązaliśmy wagę do jednej części nauczania Jezusa Chrystusa, nauczania Kościoła i wydaje się, że to jest... Najistotniejsza rzecz, a okazuje się, że potrzeba wielu elementów, żeby spotkać się z braćmi, którzy być może wierzą trochę inaczej. Pierwsza rzecz to jest gromadzenie się wokół Boga, trójjedynego Boga, a więc oddawanie kultu, oddawanie czci tak, jak tego chce Kościół, czyli poprzez sprawowanie sakramentów i poprzez słuchanie Słowa Bożego. Drugim elementem jest posiadanie jednego pasterza, Pan Bóg chce kierować nami poprzez jednego pasterza. Kiedyś to był dla Izraelitów król, dla nas jest to Ojciec Święty. I posłuszeństwo nie o sobie, Fizycznej, ale urzędowi, który nas jednoczy, jest zdecydowanie wymagający. Jeżeli ktoś ma w tym względzie wątpliwości, to oznacza to, że już gdzieś stawia siebie poza kościołem. I ponadto potrzebne jest Pielęgnowanie jednego domu, rozmowa, jak ten dom ma wyglądać, jak to, ta, ta nasza ojczyzna religijna ma wyglądać, ale to wykuwa się na zasadzie rozmowy, na zasadzie takiego, takiego wzajemnego zrozumienia swoich racji i tego właściwie potrzebujemy. Tych wszystkich elementów, ale ten ostatni element jest elementem domykającym całość. Obyśmy byli jednością. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym.